Siemano, zobaczcie, 35 stopni w cieniu, no zesrać się idzie, pot płynie po dupie, masakra, jak tu żyć, Boże, wody, ja cię nie mogę, żartuję, prawie, ale jest prawie 30, ale na minusie. Minus 15 dzisiaj ma być. Dzisiaj rano było minus 10, zapowiadali minus 7. Jak ja się cieszę, że okryłem karłatkę. Trachy to by dały radę, ale karłatka, jak ja się cieszę. Ona zdrowa, jej skrajność to minus 10. No, tak to nie, tak to wygląda mniej więcej. Dzisiaj postanowiłem, że wszyscy razem ze mną zamontujemy ogrzewanie do palm. Pokażę wam, jakie to jest easy, proste i jak to szybciutko się robi, bez najmniejszego problemu. Nie trzeba agrowłóknin, owijać kablem, uważać, żeby się nie krzyżował, potem znowu włóknin. A tu wam pokażę, jak jest szybki montaż. Uwierzcie mi, że dwie noce, trzy w ciągu tej zimy, jak farelka pochodzi, to nie zbankrutujecie. Na serio wam mówię. A ciepło z tego od razu leci, a kabel się musi nagrzewać pomału i stopniowo. I ogrzewa tylko tam, tą powierzchnię, do której przylega. Czyli trzeba bardzo dobrze owinąć palmę. Dobra. Tak pomalutku. Wagnerek się grzeje. O, tu jest cieplutko. Dobra. Czujnik temperatury od pogodynki jest w 100 stopni wzrostu. Rozpórka przeciwkapotażowa jest zamontowana. Jakby wiatr wiał, to buda będzie cisła na palmę, musiałoby z palmą wyrwać wszystko z korzeniami. Ale jest tak kantem do zachodu, więc to wiatr będzie się rozłamywał na tym kancie. Dobra, nieważne. Teraz idziemy po farelkę jedną ręką. Wszystko z wami zrobię. Patrzcie, wkładam sobie w zasilacz. Aha. Kładę na ziemi wtyczkę. Muszę ją tutaj dostać ręką. To nie było trudne. Aha, najpierw muszę sobie troszkę odwinąć. Ok, kabel już jest rozwinięty, pociągnięty do gniazdka. I teraz następna czynność. Taki trójniczek. Nie musicie mieć tego trójnika. Ja tu miałem z tego bębna kiedyś 4 wyjścia, ale się zepsuło i teraz jest na 1. I tak jak mówię, nie musicie mieć takich trójników żadnych. Ja niestety potrzebuję. No i dobra. Przedłużacz 2 metry. Muszę go rozplątać. Do tej palmy też się dostać. Zobaczcie, jakie to jest proste. W jedną sekundę mogę się dostać do palmy. Gdybym miał dwie ręce wolne, to by to było szybciej, niestety. Trzymam kamerkę. O, patrzcie. No, tu mam jeszcze spory zapas tego materiału. No i dobra.
Muszę go rozplątać jakoś. I zaś jedną ręką trzeba tam wrzucić. Jest tutaj wieszak do narusztowania. Trochę mi się pozwijał. Dobra, teraz tutaj. I do czwórniczka. O właśnie. Już jest wtyknięty. No i już mamy bęben, trójnik. Przedłużacz do drugiej palmy. I co dalej? Termoregulator. Wtykujemy go tutaj. Cyk. Tu jest czujnik temperatury. Czujnik temperatury wkładamy tu w stożek. O właśnie. To jest najbardziej wrażliwa część palmy. Jak to przemarznie, jak się cokolwiek tutaj wydarzy, zgnije czy cokolwiek, no to palma będzie miała ciężko. W najgorszym wypadku po palmie. Dobra. Okej. I teraz następny do drugiej. Ja wiem, że wy już to widzieliście, ale są nowi na kanale. Chcieliby zobaczyć, jak to jest, jak te procedury wyglądają. I nie ma zamiaru tu nikogo straszyć, bo to nic poważnego. To nie jest straszne. Zobaczcie, kurczę, nie dosięgnie mi tam do stożka. Trudno, tutaj będzie, bo tu będzie czujniczek. Farelkę dam z tamtej strony, żeby nie wiało prosto w czujnik, żeby nie przekłamywało. Niestety nie dosięgnie mi tam do tego, do stożka. Ale to nie ma znaczenia. Ważne, żeby tu chuchało. Minus 15. Wydaje mi się, żeby to przeżyło nawet bez osłony. Ale po co katować roślinkę? Kiedy osłony są, wszystko jest, no to po co? No i dobra, mamy już drugą rzecz zrobioną. I teraz ostatnia. Zobaczcie, ja wcale nie biegam. Wcale nie biegam, wcale nie skaczę, wcale nie oszukuję, nie robię cięć. Robię to równocześnie z wami, żebyście widzieli, jakie to jest proste. Tu jedyneczka, tutaj na full. Stawia się tam. To się wtykuje w termoregulator. No i gitara. Dobra. Czujnik mi wypada. Słuchajcie, byłoby mi dużo, dużo łatwiej. Słuchajcie, byłoby mi dużo, dużo łatwiej, gdybym miał dwie ręce wolne, a nie, że w jednej ręce kamerka. Jestem praworęczny, a lewą ręką wszystko robię. No, ale to udowodnię przy okazji, że jesteście to w stanie zrobić. Ogrzewanie podpiąć do palmy żółwim tempem. W żółwim tempie lewą ręką, nawet jak jesteście praworęczni. Serio, ile będzie trwał ten filmik, tyle mi to zajęło. I to takie z gadaniem, i jedną ręką, i jeszcze lewą. Już mam wszystko zrobione.
wygląda. Teraz co? Teraz idę włączyć tylko zasilanie w domu i to już wszystko działa. Tu się wszystkie te nastawy ustawia. Pokażę wam zresztą. Poczekajcie, zaraz wracam. Dobra, jestem z powrotem. I co? Teraz w budzie jest 6,5 stopnia. Ustawiony jest na minus 1. Do 5. Tu jest 0. To jest korekta. No i to wszystko. Tam trójka to jest jakieś opóźnienie czasowe. Ja tego nie używam w ogóle. Korektę dopiero będę robił wieczorem, jak zobaczę, czy dogrzewa, czy nie dogrzewa. To jest głupi termostat. Kupcie sobie z dwoma tymi guzikami, nie z trzema. Bo tu trzeba jakieś głupie korekty robić. Nie polecam tego. Problematyczny. Nawet nie wiem po co ta funkcja jest. Przez pomyłkę tego wziąłem. Ach, co tam. Teraz jest 7,3. Dobra, teraz idziemy do drugiej palmy. W drugiej palmie jest 3,3. Jakie są nastawy? 5 stopni. Ma się wyłączyć. A włączyć przy minus 1. Jeszcze zobaczymy, jaka jest korekta. Minus 4 tu jest korekta. Dobra, niech będzie. Zobaczymy. Albo inaczej, dam tutaj korektę. Korektę dam tutaj 0, przynajmniej będę widział. Potem zobaczę sobie po czujniku, ile mi pokaże pogodynka, a kiedy się wyłączy. To wtedy przyjdę i najwyżej dodam albo odejmę. No co za głupota z tym trzecim guzikiem. Jakby nie mogło być po prostu tam czujnik, ile, jaka jest temperatura i się wyłącza i to jest wszystko. Obok tego bym dał czujnik temperatury pogodynce, czyli i to, i pogodynka by wykrywała tą samą temperaturę i bym widział, co się dzieje. A tak to naćgane, tego nie polecam. Kupcie sobie z dwoma guzikami. Tak czy siak, wszystko jest ok. Jak sami widzicie, farelki, cisza. Dobra. Wszystko ogarnięte. Nie wiem, ile tych minut było. 7? 6? Tyle to czasu kosztowało. Pogoda jest naprawdę zacna.